W 17 dniu grudnia roku pamiętnego stocznia wyruszyła na pałac Grubego. Spalili mu fotel, spalili dywany, zostały mu zgliszcza i wokół parkany. Choć był taki pewniak i miał tyle siły, przed polskim stoczniowcem uciekł między gliny. Choć miał w ręku wojsko i bandy milicji, przestraszył się naszej polskiej rewolucji. Rewolucja przez to, że Polak pamięta, że walczył o wolność, nie radzieckie pęta. Grabili nas wszyscy, począwszy od góry, pochowali mięso, zostawili wióry. Z takiej zachłanności Gomułkarz oślep, łysy zabrał resztę według własnych potrzeb. Pożałował chleba dla polskiego rodu, czołgów nie żałował, bo miał je ze wschodu. Wyjechały czołgi na nasze ulice, zostawili krzyże na każdej dzielnicy. Zabrali nam dzieci, ojców nasze matki, zaryli je w nocy w ziemi jak odpadki. Lecz Polak pamięta, że pochodzi z Piasta i powołał Gierka na wodza i basta. Mamy dziś nadzieję w nowym gospodarzu, że nie wróci grudzień w naszym kalendarzu. Mamy dziś nadzieję w nowym gospodarzu, że nie wróci grudzień w naszym kalendarzu.